Hej wszystkim, a więc dzisiaj przychodzę do was z Get Ready With Me. Poprzednie Get Ready With Me wam się bardzo spodobało, więc postanowiłam nagrać kolejne i mam nadzieję, że to także wam się spodoba. Dzisiaj będzie to Get Ready With Me na wiosnę. Okej, a więc zaczynamy od makijażu. Tutaj używam korektora Rimmel Wake Me Up. On jest naprawdę moim ulubionym korektorem na całym świecie. Używam go tam, gdzie mam jakieś niedoskonałości czy coś takiego. Jak możecie zobaczyć, mam bardzo fajną twarz tam, ok. Teraz przechodzimy do pudru. To jest właśnie puder z Rimmel Stay Matte. Dopiero zaczęłam go używać i jestem z niego bardzo zadowolona. Teraz przechodzimy do brwi. Ja swoje brwi wypełniam kredką właśnie z Soap & Glory. Bardzo ją polecam, fajnie mi się właśnie wypełnia nią brwi. I'm latching on, babe. Now I know what I have. Tak wyglądają skończone brwi. Tutaj właśnie sobie jeszcze rozczesuję brwi. Chyba powinnam to robić na początku, ale zrobiłam to na końcu. Nieważne. Tutaj jeszcze użyłam takiego rozświetlacza, który już mi się tak bardzo, bardzo szybko skończył, niestety. I rozświetlam sobie łuk brwiowy i ogólnie bardziej podobają mi się moje brwi, kiedy właśnie są rozświetlone. Jej, zrobiliśmy brwi! Teraz przechodzimy do tuszu. To jest mój ulubiony tusz właśnie z Maybelline The Rocket Volume Express i bardzo go lubię. Tutaj nie wiem, co chciałam pokazać, chyba to, że jedno oko jest pomalowane, a drugie nie. No ale widzicie, właśnie postawiłam na taki naturalny look, taki właśnie na wiosnę. Teraz używam mojego różu. On jest także Soap & Glory i właśnie daje taki naturalny efekt. To nie jest nic takiego mocnego, właśnie takie wszystko jest naturalne. I na koniec moja pomadka z Baby Lips. Jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że nie nakładam jej tak normalnie. Nakładam jej bardzo minimalnie, ponieważ nie podoba mi się ten kolor, jeżeli naprawdę bardzo go widać, więc tylko troszkę go użyłam. I tak wygląda skończony makijaż. Teraz przechodzimy do włosów. Teraz używam swojej szczotki Tangled Teaser. Tangled Teaser. Rozczesuję swoje włosy, żeby można było z nimi coś zrobić później. I używam mojego szamponu z Batiste, bo moje włosy na tym filmiku miały już 2 dni. Czyli nie były takie, nie były w dobrym stanie. Ok, teraz potrzebujemy takiej małej gumki oraz wsówki. I co będziemy robić? Taki warkoczyk z boku, tak jakby, ale to będzie właśnie kłos. Rozdzielamy sobie włosy i robimy kłosa cienkiego, plecimy i plecimy. Okej, jeszcze tutaj trzeba go troszkę powiększyć, nie wiem, tak, żeby lepiej po prostu wyglądał. I po prostu używamy wsówki, żeby na tyle głowę po prostu spiąć. No, tak wyglądają włosy oraz makijaż. Mi osobiście bardzo się podoba, jest to taki naturalny look. I tak, mam nadzieję, że wam także się podoba. I teraz przechodzimy do outfitu i to jest właśnie taki outfit, który mi się bardzo kojarzy z wiosną. Bluzka jest z Topshopu, bardzo ją uwielbiam. Spodnie są z River Island, są naprawdę moimi ulubionymi spodniami. I co tu jeszcze? Buty. Buty to zwykłe czarne Vansy. I na koniec jeszcze torebka z River Island, jest naprawdę prześliczna. I to by było wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeżeli tak, dajcie łapkę w górę i pa pa! Duszę.
Can't you believe?